10 minut po 9. Za chwilę, proszę Państwa, ruszamy w drogę. 11 tysięcy kilometrów rowerem. I główni bohaterowie tej wyprawy dziś w naszym studiu. Radio Gdańsk prowadzi audycję o podróżach. W sobotę, od 9. Pozwolę sobie o tym powiedzieć, bo bardzo to lubię i lubię ludzi, z którymi się w niej spotykam. Bo podróżnicy to jest taki specjalny rodzaj ludzi. To jest, ja myślę, że to takie specjalne białko. Specjalny rodzaj białka, specjalny rodzaj podejścia do świata, pewna otwartość, optymizm, umiejętność znalezienia się w ekstremalnych sytuacjach. To jest niesamowite. Kocham to po prostu. Tak naprawdę ja nie robię audycji o dobrych ludziach. Ja robię audycje dla dobrych ludzi, ja pracuję dla dobrych ludzi, ja prowadzę po prostu program. Ja myślę, że dobroć jest w ogóle najfajniejszą rzeczą w życiu. Nie wyobrażam sobie życia bez kontaktów z organizacjami pozarządowymi, z fundacją hospicyjną przy hospicjum księdza Dutkiewicza w Gdańsku. No fajne to jest, uwielbiam to. Nie wyobrażam sobie mojego życia bez takiego poczucia, że jestem potrzebna, że mogę się do czegoś przydać, że to, co robię w pracy, co jest moją zawodową umiejętnością, wykorzystuję po prostu. No, to jest tak proste. Wolontariat akcyjny, bo to jest moja specjalność, wolontariat akcyjny. I prowadziłam bardzo różne rzeczy i wchodzę w bardzo różne przedsięwzięcia i Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka, czyli dzieci autystyczne są gdzieś tam w moim sercu i Festiwal Wrażliwy, który po prostu kocham i czekam teraz na następny, bo dopiero się skończył, więc będzie następny za prawie rok. Nie mogę się doczekać, to jest niezwykłe, spotkania z ludźmi, z dziećmi, rozmowy. Ja myślę, że nam brakuje bliskości, tego, żebyśmy ze sobą byli. Brakuje nam takiego przytulenia zwykłego, obecności. Nie mamy dla siebie czasu, czas stał się wartością bezcenną. To może czas powinniśmy sobie oferować. Ja swój czas, wolny czas, oddaję innym. No, zresztą złoszczę się, bo za rzadko mam taką okazję, szczerze mówiąc. I chciałabym pracować więcej. Ta wymiana dobrej energii. Tak, ja chcę w moim życiu jeszcze trochę dobrej energii ludziom dać i chciałabym troszkę tej dobrej energii dostać. I to jest chyba najważniejsze.